Kiedy będzie miało miejsce królewskie panowanie Chrystusa na ziemi i jak długo to potrwa? Bardzo ważne pytanie, które możemy odpowiedzieć ze Słowa Bożego, wykorzystując informację o tym, że czas Kościoła, czas zgromadzenia na ziemi dobiegnie końca z chwilą zabrania wszystkich wierzących Chrystusowi ludzi z ziemi. Następnie być może po pewnym czasie, po pewnym odstępie czasu nastąpi czas ucisku. Pod koniec tego okresu Chrystus Jezus Pan ukaże się w mocy i ustanowi Jego Królestwo, które będzie istniało 1000 lat. Mamy taką informację w Słowie Bożym, że ci, którzy ożyli i panowali z Chrystusem przez 1000 lat, to są właśnie zmartwychwstali. I jest tam wymieniona w Słowie Bożym liczba lat, 1000. Znajdujemy to określenie w objawieniu Jana. I to objawienie Jana ma tą informację kilka razy powtórzoną. A to oznacza, że liczba 1000, oprócz znaczenia symbolicznego, również jest jak najbardziej liczbą dosłowną. Od początku 20. Drugi werset. I uchwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na 1000 lat. I wrzucił go w przepaść i zamknął go i położył nad nim pieczęć, aby nie zwodził więcej narodów, dopóki się nie wypełni 1000 lat. A potem ma być rozwiązany na krótki czas. I widziałem trony, a tym, którzy usiedli na nich, dany był sąd. I widziałem dusze pościnanych dla świadectwa Jezusowego i dla Słowa Bożego i tych, którzy nie oddawali pokłonu dzikiemu zwierzęciu, ani obrazowi jego i nie przyjęli znamienia jego na czoło swoje i na rękę swoją i ożyli i królowali z Chrystusem 1000 lat, a inni z umarłych nie ożyli, dopóki się nie wypełni 1000 lat. To pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu, nad tymi druga śmierć mocy nie ma, ale będą kapłanami Boga i Chrystusa i królować z nim będą 1000 lat. Czyli widzimy jeszcze 7 werset i gdy się skończy 1000 lat, będzie rozwiązany szatan z ciemnicy swojej. To dlatego to przyszłe królestwo jest określane jako milenium. Milenium, czyli z łaciny tysiąclecie. Tysiąclecie jako określenie tego, ile czasu będzie Chrystus Jezus panował. Więc kiedy będzie miało miejsce królewskie panowanie Chrystusa na ziemi i jak długo potrwa? No więc będzie miało miejsce, gdy zacznie się nowe przymierze. Dopiero po pochwyceniu, po zabraniu Kościoła z ziemi, po 7-letnim ucisku zacznie się 1000-letnie królestwo w czasie nowego przymierza. Wtedy zacznie się nowe przymierze, gdy Pan Jezus osobiście wróci na ziemię i ustanowi to nowe przymierze z Izraelem i Judą, i wtedy będzie również 1000-letnie królestwo, o którym czytaliśmy.